pozdrawiam, Mariusz Pawełek, trzykrotny mistrz Polski. Cześć, reprezentant Polski swego czasu i pierwszy bramkarz na dzień dzisiejszy Śląska Wrocław. Przygotował dla Was niespodziankę, ale może o tym powie sam Mariusz. No nic, no, znaczy jest jakaś taka mała niespodzianka, nie wiem, czy Wam się spodoba, czy Wam się przyda w ogóle na przyszłość, myślę, że tak. Ja z mojej strony chciałbym tylko Wam powiedzieć, panowie, trenujcie ostro, słuchajcie przełożonego, bo na pewno wie, co robi. Mówię, ciężka praca, słuchać trenera i życzę Wam samych sukcesów i to, co jest najważniejsze. Bez kontuzji, dużo sukcesów i słuchać przy swoich przełożonych. Także ja mam dla Was taki mały podarunek. Nie wiem, czy Wam się pomogę. Nie wiem, czy Wam to się przyda, czy nie. Poczekaj. Filip, będziesz pierwszy. Chodź, podchodź. Filipek, szampon. I dbaj o rękawice, wiesz? Dobra, po każdym treningu myjesz i dbasz. Piotrek, szermach. Może się przydać, wiesz? Jeden szampon. Marcel. No, myślę, że się przydadzą. Dobra. Także najmłodszy Kubuś. Chodź, Kuba. Marcel. Powodzonka i myślę, że się przydadzą. Przede wszystkim dbajcie o rękawice. Piotrek, Wojciech. Zawsze myjcie sami. Wojtek? Powodzenia.